Dzisiaj postanowiliśmy pobić rekord Polski w największym zgromadzeniu osób w strojach regionalnych. Całe to wydarzenie związane jest z obchodami 770-lecia miasta Bytomia. W związku z tym, jako Fundacja TVS, zgłosiliśmy projekt do Urzędu Miasta w Bytomiu, aby uświetnić obchody tej wielkiej i bardzo ważnej rocznicy, próbując pobić rekord Polski. Zgromadzić więcej niż 467 osób, bo tyle wynosi aktualny rekord Polski. Na pewno wszyscy, którzy się tutaj zgromadzą, muszą być przebrani w stroje ludowe. To jest zgromadzenie, największe zgromadzenie osób w strojach ludowych. Więc co uważamy za stroje ludowe? Wszelkie ubrania, kreacje, można by powiedzieć, stanowiące, nawiązujące do jakiejś tradycji, kultury, historii, tradycji regionu i tak dalej, i tak dalej. To niestety nie będziemy mogli liczyć mundurów, chociaż one też stanowią tradycję, ale mamy na myśli wszelkie kolorowe, piękne, koronkowe, kwiatowe wzory, które tutaj nie brakuje, zresztą co widać za mną. Patrzymy na strój, jeśli ktoś będzie miał, nie wiem, klapki albo sandały zamiast ciżemek. My mamy upał, więc też musimy brać to pod uwagę. Albo ktoś nie będzie miał wianka, nie będzie miał nakrycia głowy, to też jest okej. Ważne, żeby to był wyraźnie odznaczający się strój nawiązujący do tradycji regionu. Przyjechaliśmy na to bicie rekordu z całą naszą ferajną i ubraliśmy ich wszystkich w stroje. Tak, my się tym cieszymy, tak i próbujemy gdzieś tam uskutecznić, żeby dzieci się też cieszyły i się cieszą. Ja po prostu od małego gdzieś tam rodzice chcieli, żeby coś się działo w moim życiu, więc akurat najbliżej był zespół ludowy, więc do tego mnie tam wciśli. Moja żona tak naprawdę to samo, też rodzice ją wciśli w zespół ludowy. No i poznaliśmy się w innym zespole ludowym, no i tak nam zostało i mamy pełną rodzinę ludową, więc... Strój też rozbarski, tutaj śląski, tak, widać żółte spodnie, wysokie buty, mówią na nie oficerskie, tak, kapota, którą zakładamy na koszulę, bardzo ładną, białą, zdobioną, no i szlajfka na górze i... No i tyle tak naprawdę, nie? No co mam? Bluzkę, kabotek, spódnicę i drugą i jeszcze mam halkę. No my jesteśmy ze szkoły podstawowej nr 25 Sorzowa Maciejkowic, a mamy patrona Stanisława Hadyny, więc jak gdyby jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przekazywać młodemu pokoleniu tą tradycję i kulturę, no bo tyle jest Śląska, wiele jest gownoz. No jak my tego nie pokażemy, nasze pokolenie małym dzieciom, młodszym, to nie ma opcji, żeby to przetrwało. I super, że są takie inicjatywy, że możemy przyjść, pokazać, no, że jesteśmy stąd, jesteśmy u siebie przede wszystkim. Nie musimy się tego wstydzić, absolutnie się tego nie wstydzimy. Aby zorganizować tak duże przedsięwzięcie, potrzebna jest pomoc. Chcieliśmy, aby to wydarzenie miało wymiar bardzo merytoryczny, dlatego do współpracy zaprosiliśmy Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, które służy nam radą i pomocą w kwestiach merytorycznych, aby stroje, które prezentujemy, były w pełni poprawne. Oraz pomaga nam Stowarzyszenie Miłośników Rozbarku, które gości nas podczas swojego dużego wydarzenia pod tytułem Święto Rozbarku. Pamiętajmy, że strój, który ja również obecnie mam na sobie, jest strojem rozbarskim, czyli odmianą stroju śląskiego, która charakterystyczna była właśnie dla terenów Bytomia i okolic. I nazwana została właśnie od dawnej wsi Rozbark, która została niedawno włączona jako jedna z dzielnic Bytomia.